W dzisiejszym odcinku jesteśmy Bogiem i będziemy decydować, czy różne stworzenia będą trafiać do nieba, czy może do piekła. I może być w dzisiejszym odcinku bardzo dużo postaci, na przykład też widzowie, zobaczymy, czy przyjdzie. Uwaga, czekamy na pierwszą osobę, ciekawe, kto nią będzie, widzowie, uwaga. O, villager, siema. Dobra, czekajcie, widzowie, ja muszę wziąć moją książkę i muszę zobaczyć, co ten villager robił. Uwaga, kliknę na niego. I pojawiło mi się zdjęcie w rogu ekranu. Rozdawał rzeczy za darmo, bardzo ładny straganik. Halo, czy on powinien trafić do nieba, czy do piekła? Czekajcie, może sprawdźmy jeszcze, co innego robił. Rozdawał emeraldy biednym, czy to jest prawda? Halo. Patrzcie, on macha, on chyba chce iść do nieba. No jak na razie bardzo dobre rzeczy robił. Do piekła chyba nie trafi, widzowie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy może, co jeszcze robił. Albo, czekajcie, zróbmy próbę. Halo, dasz diamenta? Znaczy emeralda? Halo, dasz Bogu emeralda? Bogowi kławku? Czy nie? Bo to jest bardzo... Dał mi, no wiadomo, tutaj się może boi. Ale mamy, dostaliśmy. I kolejną rzeczą, którą zrobił, to zabił 20 najeźdźców na wioskę jego. Uuu, to jest bardzo dzielny villager. No niestety, piekło nie jest dla ciebie. Tam jest strasznie, nawet tam nie wchodzę. Dla ciebie jest niebo. Tak, żeby możesz się kierować w stronę nieba. Gratuluję ci, villagerze. O, dziękuję chyba. Dobra, idzie wyżej. Dobra, pięknie, uszczęśliwy. Czekamy na kolejną osobę. Uwaga, kim będzie kolejna osoba, widzowie? Uwaga, patrzmy i zombiak! O nie, mi się wydaje, że zombiak trafi do piekła. Ale za chwilę to się okaże. Widzowie, zobaczmy naszą książką, co robił zombiak. Kopał diamenty dla graczy? Nawet zdjęcie jest tego? Ej, nie, czy ten zombiak kopał diamenty dla graczy? Halo, zombiaku, ty jesteś jakiś niepoważny, jak ja mam... Nie, ja już myślałem, że ty idziesz do piekła. A ty jesteś jakiś dobry, kurde, zombiak. Z tego, co mi się wydaje. Macha główką, że tak, widzowie. Czy ty możesz pisać tabliczki? Jak to kopałeś? Nie, czekaj, nie. Ja muszę to sprawdzić, czy on naprawdę kopie diamenty. Uwaga, ja jako Bóg, widzowie, muszę sprawdzić, czy on kopie diaksy. Uwaga, dajmy mu to i kill off. Proszę, przecież on nie może wziąć. Wziął? Wykopał! Zabiłeś 30 creeperów? Mam zdjęcie z tego zrobione. Zabiłeś 30... Ale wiesz co, zależy, nie wiem jakim celu to zrobiłeś, bo mogłeś to zrobić dlatego, że uciekałeś z wioski, a mogłeś to zrobić dlatego, że na przykład chciałeś kogoś ocalić. To co? Machasz główką. No, widzowie, no wydaje mi się, że i tak opcja na plus. Ej, to dzisiaj mamy bardzo dobre postacie. What is this? Dobra, kolejna rzecz. Uratował 60 żółwi. Co? Co ty mówisz? Jak to uratowałeś żółwie takie małe? O nie, jej, ty jesteś super. Ej, czekaj, ja muszę sprawdzić, czy ty naprawdę taki jesteś. Dobra, poczekaj, sprawdzę jeszcze jedną rzecz tylko. Uwaga, sprawdzę to. Musisz się z tym zmierzyć. Co z tym zrobisz? On bije się! O, wybuchnął. Wybuchnęło u mnie na pałacu. O nie, dobra, trzeba to odbudować. No to było trochę na minus, że tak powiem. Ja żartuję, zombiaku, idź do nieba. Jesteś bardzo dobry zombiak, nie wiem, do jakiej się trafiłeś. Jesteś jakiś normalnie zmutowany zombiak. Dobra, czekamy na kolejną postać. Kto to będzie, widzowie, kto przyjdzie do Boga? Smok! Widzieliście? Halo, zapraszam smoka. Czy smok tutaj wejdzie? Wow, witamy smoka. Smok z końca gry, widzowie. Czy on trafi do nieba, czy do piekła? Sprawdźmy, co on robi. Palił całą wioskę. Czy wy to widzicie? O nie, przecież to jest takie złe. Nie wolno czegoś takiego. Nie wiem, co mam z nim zrobić, widzowie. Zobaczmy kolejną rzecz, no to na pewno na minus. Więził niewinnych villagerów? Co? Dlaczego? Ty to smoku robiłeś, czy nie? Halo, no dlaczego? I kolejna rzecz, widzowie, straszył w nederze. No nie, przecież to są trzy złe rzeczy. Nie, niestety, smoku, ale nie trafiasz do nieba, tylko do piekła. A już myślałem, niestety, idź do piekła, ja ci rozkazuję i w dół. Musisz tam w dół, zleciał w dół, widzowie, zleciał w dół, nawet tam nie patrzę, widzowie. Elej! Zapraszam Eleja, pomocnik, widzowie, to jest Vex, tak? Malutki pomocnik, widzowie. I uwaga, czy trafi do piekła, czy do piekła? Sprawdźmy, co on w ogóle przewinił. Podobno rozdawał koksy villagerowi, co jest bardzo dobrą rzeczą, no bo kurczę, warto pomagać. No to jest na plus, czyli na pewno do nieba. Wow, podobno zbudował dom dla świnki, jak widzicie. Czy ty budowałeś domek dla świnki? Bardzo dobrze. Bóg kławku się cieszy, że może oczywiście posłać cię jedną nogą do nieba, ale zobaczymy, czy trzeci uczynek też będzie dobry i zadecyduje, co z tobą zrobić, bo jesteś taki w sumie słodki dosyć. Dobra, uwaga, sprawdźmy, dotknijmy cię i... Bił golema, bo go uderzył. O nie, widzę na obrazku, że biłeś golema za życia.
I czy ty, że tak powiem, biłeś go dlatego, że on cię uderzył? Czyli teoretycznie on pierwszy cię uderzył i nic złego chyba nie zrobiłeś. Nie wiem, co mam z tobą zrobić. Może ukażę cię i wyślę cię do piekła. Ale nie, wiesz co? Nie jestem takim bogiem. Chyba wszystko dobrze zrobiłeś. Rozdawałeś koksy, zbudowałeś domek dla świnki. Idź tamtędy, idź, nie bój się. Możesz tam iść sobie, alejku. No bardzo spoko, bardzo szybko to idzie, widzę. Więc zobaczymy za chwilę, kto będzie. O, mamy nuba. Ej, cześć nubie. Czy dzisiaj trafisz do nieba, czy do piekła? Jak ci się wydaje? A, wydaje ci się, że ten, że do nieba. To może sprawdźmy, czy skoczysz za dirtem, bo ty pewnie lubisz dirta, co? O, zbierasz. Dobrze, ale jesteś tutaj przed przedsionkiem. W czyśćcu jesteś, przed piekłem albo niebem. Uwaga, zobaczmy, co zrobiłeś. Halo, halo, uwaga i... Wykopał 999 dirta w jedną godzinę. Wow, to ty jesteś uzdolniony dirciarz. Dobra, czekaj, sprawdzę, czy możesz wykopać dirta tutaj. Może zrobimy takiego baita, ale... Nie, dobra, nie jestem takim... Nie, Bóg nie może się bawić, dobra. Chodź tutaj, nubie, wykop to. Czy dasz radę to wykop... Jak szybko! What is this? Ej, dobra, nie, ten noob jest jakiś szybki. Dobra, okej, no to nie jest chyba nic złego. To jest dobra czynność, uwaga, zobaczmy, co następne masz. On napisał do mnie jakąś ten, wiadomość. Ja król dirta. Okej, zbudował dom z dirta. Wow, to chyba nic złego. Czyli zbudowałeś domek z dirta, kopałeś bardzo dużo dirta. To ty jesteś zawodowy dirtowiec. Ty musisz sobie normalnie jakieś swoje rzeczy tutaj ten przemienić na dirta, na przykład koszulkę, czy tam spodnie i będzie wszystko w porządku. Taka mała podpowiedź. Dobra, zobaczmy, co zrobiłeś trzeciego, bo każdy tutaj, każda postać ma trzy rzeczy. Uwaga, sprawdźmy, klikam i... Więził owce w domu. O nie, Nubek, dlaczego ty to zrobiłeś? Przecież to jest... Jak więził? Co ty? Nubek, przecież... Nie, poczekaj. Jak ty śmiesz w ogóle więzić owce? Przecież to jest nielegalne, Bóg się zaraz wkurzy i normalnie, nie wiem. Przecież normalnie powinieneś... Poczekaj, chodź, nie bój się, chodź. Śmiało, tutaj ja tylko wybieram, czy idziesz do piekła, czy do nieba, nic to nie zrobię. Ale jak mogłeś więzić owce? Biedny Nubek, biedna owca, znaczy. Dlaczego ty to zrobiłeś? Dobra, wiesz co, jakbyś po prostu zrobił taką zwykłą farmę, czyli wziąłbyś sobie po prostu, dajmy na to, wiesz, płotki i normalnie zrobił farmę owiec, to ja bym nie miał żadnego problemu, ale jako iż więziłeś ją, więziłeś w swoim domku, to było bardzo złe, ale wiesz co... Ech, no każdy musi się uczyć na błędach, ja wiem, że jesteś słodki, pocieszny, więc wiesz co... Trzymaj trochę dirta i idź do nieba, nie będę taki, idź se do nieba, na spokojnie. Proszę bardzo. Wow! Nie, bo inaczej będę kazał ci iść do piekła. Idź do nieba. Raz, maszeruj. A ja to wyczyszczę. Ale głupiutki Nubek, no dobra. O nie! Kogo ja widzę? Czy to jest Skibidi? Skibidi Toilet. O nie, ja tutaj już nie mam w ogóle wątpliwości, widzowie, że Skibidi Toilet powinien trafić do piekła. Ale sprawdźmy, co on robi. W ogóle, co on teraz tutaj robi? Ej! Halo! Dlaczego ten Skibidi Toilet coś tutaj buduje? No nie, no czekajcie, co on tutaj buduje? Czekajcie, może... Dobra, ej, halo, człowieczku! Przepraszam, halo, ja jestem bogiem, Skibidi Toilet, słuchaj się mnie. O, czemu on buduje kibel? No nie, kibel na kiblu! No what is this, jeszcze noob tutaj zostawił tego, dirta. No nie, dobra, Skibidi Toilet, co ty tutaj budujesz? Na moim tutaj jakby pałacu, dziedzińcu, kurde, nie, dobra, nie, 300 tak nie może być. Dobra, czekaj, nie, muszę to zniszczyć, trzeba cię utemperować. Tutaj w tym miejscu to nie są żarty, Skibidi Toilet. Dobra, Skibidi, nie, nie, dobra, to już jest pierwsza cecha, żeby pójść do piekła, ale ja sprawdzę, co zrobiłeś pierwszy. Uwaga, klikajmy go i... Straszył ludzi w toalecie. O nie, znam to. Ty Skibidi dab dab dab, jest Skibidi dab. Nie, słuchaj, stój. Bu. A, widzisz, jak Bóg kławku cię straszy. Bu. To nie jest takie śmieszne, Skibidi Toilet. Tutaj nie będziemy się bawić. Ja jestem bogiem, a ty tutaj trafisz albo do piekła, albo do nieba. Wiesz co? Poczekaj. To było strasznie niemiłe, że straszysz ludzi. Ponieważ to jest strasznie... Ej, no nie, mój tron musi być ze złota, a nie z tego, z kiblowego tego. Uwaga, no woda kiblowa. Dobra, czekaj, uwaga. Weźmy, zobaczmy, co ma następnego. Uwaga, kliknijmy. O nie, straszył dziecko w toalecie. Bezbronne dziecko, no czy ty jesteś normalny? Ja to widzę wszystko. No nie, to już jest druga rzecz, żeby trafić do piekła, widzowie. Naprawdę, ja... Napiszcie komentarze, co wy myślicie i jak... Kogokolwiek byście wy wybrali, ponieważ ej,
Skibidi Toilet, co ty odwalasz? Halo, to jest zła... Dobra, nie, widzowie, za chwilę go tutaj moimi mocami przeniosę tam normalnie, nie? Bo ja mam takie moce, widzowie, że mogę go normalnie przenieść za pomocą no, mojej... no w sumie mojego umysłu mogę go przenieść tam. Patrzcie to. Teraz myślę, żeby stanął i... Staje, widzicie? Nawet się nie rusza, widzowie. Ponieważ, widzowie, ja jestem bogiem i mogę robić tutaj wszystko. Oj, Skibidi Toilet, oj, Skibidi Toilet. Naprawdę, tutaj się nie spodziewałeś, że tak będzie. Myślałeś, że będziesz mógł straszyć i w ogóle. Ale dobra, sprawdźmy, co robił trzeciego, uwaga. Co to jest? Wsadził villagera do toalety? Nie wierzę. Patrzcie, widzicie to, widzowie? No przecież to jest zachowanie karygodne. Dobra, możesz się ruszać. O, nie, widzowie, dobra, wiesz co, Skibidi Toilet. Ach, wiesz co ci powiem, Skibidi dab dab dab, pies jest, tam wchodzisz. Mocą umysłu cię tam przesuwam powoli. O, dawaj i... Mocniej, mocniej, skakuj, teraz skaczysz. Skoczył, widzowie. Skibidi Toilet skoczył do piekła, niestety. To jest wszystko, zostawcie łapkę w górę i suba i napiszcie, co wy o tym myślicie.